американец придет с ума, он говорит, ну, украинский разговаривает. Да? И вот, да. Украл из этого я посел. Очень увлекся вниманием нашего народа, забыл за карманы. Короче, хутор, ну как-то нужно хутор назвать. Хутор, надо назвать все-таки этот объект. Еще раз наши Бережанский. Бережане. О. Хутор. Хутор Бережан. Добре, шановні панство, зараз починаємо. Я одразу українську мову скажу. Зараз буде годинний репортаж для поляків на польській мові. Тому якщо є у вас знайомі в Польщі, то давайте знати. На польській мові, які ми суперові? Добре, ж подобно 14 в Польщі, 15 на Україні. А ти польський знаєш? Погано. Погано. Добре, то починаємо такий репортаж годжиновий. З вами Олександр, єстем волонтерюшем, який працює в такій обивательській телевізії інтернетовій, називається «Спільне бачення». Ото бачите наш намет. От місяця тут вже надаємо. По колеї таке дежури маємо і 24 години на округло надаємо. Co się dzieje na Majdanie. Dobra. Także zaczniemy od tego namiotu i skończymy tutaj chyba. Na godzinę tam się może trochę więcej. Otóż to jest Majdan. Największy, najgłówniejszy plac Ukrainy. Tak między innymi на Ustream, через який надаємо, там є чат, так що можна чатувати. Як може маєте якісь питання, то можна писати, задавати питання. Добре, вже за хвилину буде 14. І починаємо. Ну, więc... Parę słów o naszej telewizji. Telewizja jest całkiem na zasadach wolontariatu. Wszystko co mamy to dostaliśmy od dobrych ludzi. Właśnie to jest pierwsza kamera, tutaj pracujemy i ciągle nadajemy scenę. Tam jest scena, obok której może kilka tysięcy ludzi, flagi Ukrainy i партії опозиційних. То є та слинна хвилинка, на якій люди завішають плакати, флаги Унії і різних країв Унії, в тим і Польщі. Акурат на нашій стороні, на стороні, яка бачить на нас, є польська флага. Не знаю, чи бачите. 26 widzów z nami. Jestem pewien, że wszyscy rozumieją po polsku. Dobra, jeszcze pokażę jak pracujemy i pójdziemy dalej. Palatkę też dostaliśmy gratis. To jest nasz taki centrum tutaj. Przywitaj się. Jeden z naszych wolontariuszy. Dobra. Ogrzewanie, także tutaj można działać. Idziemy dalej. Буржуйка теж є у нас така. Буржуйка – то важна річ тут. Власне, як і древно. Древно – то взагалі тут валюта така. Добре. Єстесьми обок стели, чили колумни. To jest ta kolumna, z której wszystko się zaczęło. Ja tak będę opowiadał o historii tego Majdanu i o współczesnym stanie. No, ludzie świętują. Sylwester niedawno. A władze miejskie powiedzieli, że nie będzie tutaj żadnych choinek. Także ludzie sami tutaj coś ustawiają. No i na tej steli był pierwszy Euromajdan miesiąc temu, studencki.
żaden niepolityczny i w ogóle. Były zakazane flagi partii politycznych, no i był tak twardo rozpędzony Berkutem, czyli takim odpowiednikiem ZOMO na Ukrainie, i ludzi zrzucano, odbito kijami, no i tutaj widzicie listy tych ludzi zatrzymanych, no podobno wszyscy odpuszczeni, ale kilka leży w szpitalu. No a to jest taki widuch, czyli wynik zbierania zboża. Takie jakby zamiast choinki na Ukrainie kiedyś to się robiło. No i taki widuch tutaj mamy. Dobra, tutaj też widzicie takie namioty różne. Cześć. To jeden z naszych takich pomocników, chłopak. W ogóle napiszcie coś na czacie, jak mnie tam ktoś z Polski odbiera. Będzie mi tutaj tak ciekawsze opowiadać. Przepraszam od razu, może nie wszystkie polskie słowa będę tak od razu mówił, bo teraz tak szybko mówię na żywo. Okej. No i mamy tutaj namioty. Namioty są takie podzielone na partyjne i bezpartyjne. Najciekawsze to oczywiście bezpartyjne. Bo według badań różnych to 95% ludzi tutaj przyszło bez zawołania partii, czyli przyszło bez, no, jako ludzie bezpartyjni i bez żadnych, nie mają stosunku do partii. No i tutaj takie regionalne namioty, tutaj na przykład jest Charkiw, czyli ludzie z Charkowa się zbierają. Już tak nie trafisz tam wewnątrz, też wcześniej to było tak wolne, teraz już jakaś biurokracja taka zaczyna się i no teraz trzeba tam coś udowodniać. A to jest flaga tatarska, krymskich Tatarów. Tutaj jest taka grupa dość aktywnych krymskich Tatarów, która przyjeżdża z Krymu i wspiera razem z Ukraińcami ten Majdan. No to ludzie tak przyjeżdżają na jedną może dobę, może mniej. A wy z Witki? Z Zaporizia, czyli ze wschodniego regionu. No i tak z różnych miejsc na jeden, na dwa dni przyjeżdżają i uczestniczą w Majdanie. Zdrowie. A wy z iPhone'em chodzili, ciebie że z Samsungem pojedzie. No da. A co u was flag tatarski? To są Tatary. A, wy Tatary? A z Krymu? Tak, Saluszty. Samuje Łuszty. Czyli z południa, z Krymu, Tatarzy tutaj razem z nami. A z kiki wy tutaj? Z pierwszego dnia? A kilka było zostawione na Majdan. To się na Tatara nie pochodzi. Nie, tam nie pobok się stokowy Tatar. A, jasne, czyli jest małojce Tatar. Dobra, czyli od pierwszego dnia tutaj. No i takich ludzi tutaj dużo, którzy już miesiąc tutaj na Majdanie. Dobra. Co, pojechał się dziechać, 200 człowiek. Jeszcze 200, to jeszcze 200 z Krymu, tak? Tak. Z Krymu przyjechało. Czyli taka ciągła taka dobra. Co, taka. Czyli taka ciągła przemiana ludzi. Nowi przyjeżdżają, ci odjeżdżają na takie dyżury niby. No dobra, idziemy. Pokażę wam, jak został rozmalowany namiot. Tutaj kijowscy malarze zrobili takie ulepszenia i rozmalowali. Słonina to jest potęga napisana tutaj. Właśnie słonina to jest taki narodowa żywność, narodowa potrawa Ukraińców. Najpierwsza. Słonina, barszcz, wiadomo. Tu jest taki kozak. Kozacki kozak. Ukraina ponad wszystko napisane na raporze. Bo taki, tutaj jest hasło, chwała Ukrainie, herojom chwała. Stare banderowskie hasło, które już stało takim ogólnoobywatelskim teraz. No, przyjeżdżali z Polski posłowie, no i tak też skandowali razem ze wszystkimi. Ja wiem, że to w Polsce było tak odbierane troszkę niesmacznie, ale no, tutaj nikt nie wkłada w
to hasło jakieś nacjonalistyczne rzeczy. Czyli ono już takie bardzo ogólnokrajowe stało. Czyli Kijowianie też cały Majdan to krzyczy. No i co godzinę śpiewany jest hymn narodowy. Wszyscy śpiewają, bardzo to tak dobrze wygląda. Dobra, no i takie miłe obrazki. Kocham Ciebie Ukraino napisano. Anioł. No jak widać, to pogoda nie całkiem zimowa, czyli niebiosa sprzyjają Majdanu. Majdanowcom. Plus 3 teraz. O, znowu taki anioł ciekawy. A to jest pałatka. Afganistan, czyli kombatanci, którzy służyli w Afganistanie, jeszcze w Związku Radzieckim. Tutaj nie puszczają ludzi, bo ci ludzie służą w ochronie i tak chcą, nie chcą, żeby tam zbyt ich było widać. A tutaj jest taki IT namiot, czyli namiot związany z internetem. I teraz zgadnijcie, co tutaj się odbywa. Tutaj odbywa się taki hackathon. Hackathon, czyli maraton programistów, którzy piszą takie oprogramowanie, aplikacje do wspólnych działań jakichś. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj w ogóle w tych namiotach pomiędzy ludźmi dzieją się. Wzrosła liczba kontaktów, no nas tutaj poznają, już pracujemy długo. Wzrosła liczba kontaktów między ludźmi i kontakty bardzo intensywne i takie rzeczy zdarzają się rzadko, żeby cały kraj tutaj się wymieszał i wymieniał się opiniami. No i właśnie, na przykład, jak opowiadali z tej pałacy IT, to tam wczoraj była dyskusja, o 4 rano była dyskusja o sieciach neuronnych. Czyli, żebyście zrozumieli, jaki poziom dyskusji w tych zadymiałych namiotach odbywa się tutaj u nas. Także nie wszystko takie jest proste i z pozoru proste. No właśnie, tutaj ktoś próbuje zarabiać, nowy rok. Dobra. A my z batką otóż były wypędzeni tamci studenci i na drugi dzień przyszło o wiele więcej ludzi. I oni stali tutaj cały tydzień. I potem byli też tak, była taka próba wypędzenia ich przez Berkut, bo na pewno widzieliście wszyscy te nagrania, czy te wideo, czy te relacje, bo tutaj dość mocna grupa polskich dziennikarzy pracowała. No i teraz idziemy do tej barykady, która była jakby taka najgłówniejsza barykada, na której było największe starcie takie, największa walka. Czyli oczywiście ta barykada była zniesiona, jak to powiedzieć, zrujnowana, dobra. Przez Berkut, bo taka była mała. No i na drugi dzień cały Kijów przeszedł. Zaczęli jeszcze bić dzwony klasztoru tutaj pobliskiego, czyli jak ostatni raz to było takie dzwony bili w takiej sytuacji w 1240 roku, czyli kiedy Mongolowie tutaj szli na Kijów. Wyobraźcie sobie, jak historia powtarza się ciekawie. W tym klasztorze też ukrywali się z Majdanu ludzie, których goni w Berkut, także też tak symbolicznie. No i na drugi dzień przyszli Kijowianie. I po 5 czy 6 godzinach takiego stania Berkut i siły specjalne cofnęły się. No i za jeden dzień, wypełniając worki śniegiem, była zbudowana. Tutaj też jeszcze ciekawa atmosfera taka, żebyście zrozumieli. Taka wesoła. Dobra, jeszcze jedna choinka z dolarami. Привет, передайте.
50? Чого 50? Ні, ну тут же сухий закон, ви що? Ну, а? До всі? Ну я бачу, так. Добре. Więc była zrobiona nowa barykada. Była zrobiona nowa barykada. Worki ze śniegiem, śnieg, armatura, drewno. Drut kulczasty. I wszystko zostało tak, tu jest tarcze takie, wiecie? Czekają na nowy atak. Tam nas nie puszczą. Bo tutaj tylko mogą ci ochroniarze wyjść. Dobra. No i to wszystko tak się scementowało, że wątpię, że to można będzie tak szybko posunąć jak podczas pierwszego tego szturmu. Tutaj to w ogóle możecie zobaczyć. Takie gałęzie, beczki, które podobno można zapalić, tak między innymi, jakby co. I dalej się jakieś rury pospawane. No to jest taki pomarańczowy kask, to główna taka ochrona, czyli taka. Główny sposób na ocalenie od kijków. Jeszcze raz kolejna choinka. No to jest taki atrakcyjny obiekt dla turystów. Wszyscy przychodzą, bo takie rzeczy, powtarzam, zdarzają się raz na kilkadziesięcioleci. No w Kijowie, na Ukrainie częściej. Już mamy tradycję, co 9 lat zbiera się i wytłumaczać władzom, co my myślimy o nich i gdzie ich mamy w ogóle. Cały taki ciekawy fenomen to jest takie zjawisko plakatów, czyli taka twórczość ludowa z plakatami. No tak, może pokażę jako przykład, potem jeszcze pokażę więcej. To jakby, jak zrozumieliście, symbol władz ukraińskich, a to właśnie święto coraz bliżej napisane tutaj. Może poznaliście tego faceta od lewej, jest trochę podobny do naszego prezydenta, a od prawej to jest człowiek podobny do premier-ministra, pana Azarowa. A tutaj napisane zapraszamy, ale na trzeźwo. A to jest Tatiana Czernowoł, jaka była pobita 2 dni temu, tak mocno pobita. Może pokażę jej zdjęcie, jaka jest teraz. Dzisiaj robili jej operację na plaży, bo tam ma jakieś pęknięcie kości czy czegoś takiego, czy czaszki. No i trwa śledztwo, ale milicja coś tak zaciąga trochę z tym śledztwem. Szuka jakieś tam połączenie z opozycją, że niby to było wygoda, że opozycja tego chciała, żeby znowu napędzić Majdan. No tutaj dziewczyny kupują takie ukraińskie. No i pasuje, zobaczymy jak. Zobaczymy, nie? A no podejdźcie sobie. Конечно. Привітайте. Так, давайте, приготовай. Так, ну, дівчинам пасує, це? Добре. Ну, чолі та барикада є найбільша. To jest ulica Instytucka, tam dalej jest rządowe instytucje, administracja prezydenta i to pijany, którego nie puszczą tutaj. To taki face control, pijani, tituszki to tacy prorządowi dresiarze wynajmowani dla bujek.
No też ludzie mają trenowane oko i jakby filtr taki stoi tutaj, nie puszczają, wylapują. Również tutaj są dwa gatunki ochrony, wewnętrzna i zewnętrzna. Wewnętrzna właśnie chodzi tam wewnątrz, na Majdanie i tak wylapuje takich, takie podejrzałe elementy. Czyli tituszek, pijanych, bezdomnych. Bo wada już taki, taki chwyt zrobiła, że zbiera bezdomnych i zwozi tutaj. I mówi, że tutaj was nakarmią i idźcie tutaj. No i właśnie zadanie takie nowe, żeby ich wyprowadzać stąd do domu noclegowych i tak dalej, żeby nie było nikogo. Rodom z Saratowskiej Łowy, etnicznie rozwijane. Na weekend kijowianie głównie wspierają Majdan, wspierają mieszkaniami, czyli dają nocleg darmowy dla uczestników, wspierają pieniędzmi, dają dużo żywności oczywiście. Bez kijowian to ten by Majdan nie przetrwał, bo chodzi o takie zaplecie materialne. A taką siłą napędową Majdana, jeżeli chodzi o ludzi, to oczywiście z zachodnich regionów Ukrainy, z Galicji, z Tarnopola, z Lwowa, z Iwano-Frankiwska, czy też Stanisławowa. No i tak razem to wszystko działa, tak kraj się wzmacnia, różne regiony, troszkę jest ludzi z tego, ze wschodu. I niedużo ich jest, ale tacy naprawdę fajni ludzie, bo tak spotkałem na przykład swojego kolegę byłego kolegę, kiedyś pracowaliśmy razem. To jest on z zawodu donieckiego i taki bardzo kumaty chłopak tutaj pracuje w ochronie wewnętrznej. A to jest nowa sztuka rewolucyjna. To pokażę może jedną. Ups. Tak to wygląda, tutaj już tacy mistrzowie, które z takim stickerem rozmalują. Właśnie w tych beczkach bardzo dobrze ogrzewać się. Tak, rozmawiam dlatego, że robię dla Polaków taki godzinowy reportaż. Także bardzo się cieszę, że spotkałem kogoś, kto jeszcze może parę słów powiedzieć, a nie tylko ja. Tak, Ukrainiec jestem. Normalny taki, zwyczajny. Kacie. A wy kto, jak, kto wy, co wy? Jestem studentką ze Wrocławia. Ze Wrocławia, a z tego, czyli jesteś z Ukrainy, ale tam właśnie przyjechałaś wesprzeć Majdan. Ile czasu już tutaj jesteś? Czyli byłam przez 2 dni w Tarnopolu i na początku, akurat wtedy, jak robili studentów ukraińskich, to byliśmy z chłopakiem tu przez 2 dni. No i niestety musieliśmy pojechać do Wrocławia i do Krakowa, żeby studiować, no bo egzaminy, no, tak, trudno, tak, Polska. Tak. A teraz przyjechaliśmy ponownie na parę dni. O, dobra. Mamy takie widwa. A tutaj mieszkacie, czy co? Nie, widwa, zyle. Gdzie? Co tutaj? Tu, proszę. Widła nasze. Wyły. No i portret Azarowej. No tam, tak, na widłach, portret naszych kierowników. Oraz premiera. Dobra. Także cieszę się, że spotkałem was. Dobra. Dziękuję za miłą rozmowę po polskim. Idę dalej. Powodzenia. No, widzicie? Tu kogoś znalazłem. Kto jeszcze rozmawia po polsku? Dużo studentów teraz zrobiło się z Ukrainy, którzy studiują gdzieś tam we Wrocławiu, w Krakowie na przykład. Właśnie też pracuję w Polsce i za 2 tygodnie będę wracał. A to jest taka ściana z chwały czy sławy, każdy pisze swoje miasto, generalnie tutaj takie miasteczka, małe miasteczka, z których składa się zresztą cała Ukraina, jakimś cudem to stoi, rzadko kiedy pada. No i różne małe miasteczka, Kijów też jest.
Dobra. Tak przejdę. No i kontynuując rozmowę o tej ochronie wewnętrznej, to powiedziałem, a zewnętrzna to stoi nie na Majdanie, tylko na odległości od 2 do 4 kilometrów. Oczywiście jej tak nie poznasz, jej nie widać, ale ona po prostu czuwa, pilnuje i każde przemieszczenie sił specjalnych natychmiast staje wiadomo tutaj organizatorom Majdanu. Zresztą takie wycieki o planach władz od razu, natychmiast, bo jest zwolennicy w szeregach władz, w szeregach sił specjalnych i od razu zawiadamiają organizatorów przez posłów, czy jakoś w inny sposób zawiadamiają. No i tutaj też podejrzewam, że do cholery przybranych przedstawicieli władz i milicji i tak dalej, to Wszyscy o wszystkich wiedzą natychmiast. Także takie nagłego szturmu tutaj być nie może. Jesteśmy we współczesnym świecie i wszystko, nie da się ukryć niczego na przez dłuższy czas. No właśnie postanowiły uczestniki Majdanu dzisiaj pojechać takim autoprotestem, urządzić taki autoprotest do prokuratora generalnego, ale tam już tiry były wystawione na drodze, żeby nie przyjechali. A to właśnie nasze nowości tak, takie krótkie. Jedna z naszych wolontariuszek będzie to robiła. Tutaj takie piękne dziewczyny przyszli też wesprzeć Majdan. Підтримати Майдан прийшли, так? Так, oni są z Odessy, to takie na południu, podejrzewam, że wiecie, takie duże miasto na południu. Polskim? Tak. Wykryli mnie, że mówię to polsku. Wy підтримуйте Майдан. А дуже много в Одесі людей підтримують мене. Многие за свой счет едут в Киеве, поддерживают. Цілі мовлям, що дуже люди в Одесі вспірають Майдан і за власний кошт їдуть до Києва, щоб тут учасничати на тим дужим, на головним Майдані. Так. Добре. Ну... Дуже смачна кава. І хвала в місцеву каву. Dobra, to idę dalej i wam wszystkiego najkraściego wyżej. I wam tegoż. Do pobaczenia. A wasze noczowanie będzie tu, czy na pojazd? A, będzie tu noczowanie, tak? Dobre. No na Majdanie, w palatkach, nie знаю. My w МВЦ, Armin van Buuren. A, нашли квартиру, что ли? Да, нет, Armin van Buuren, диджей. Я не знаю, що це. Космос якийсь. Космос. Я ось всі тут працюю. Добре, ідемо далі. Ідемо далі, ще підемо до єдної барикади, там можна видрати ще, влізти на ній. Ну і власне так то працює тут з цією охороною. Два тижні тому влади зібрали свій мітинг. Такий примусовий. Навчителі зі Сходу, гурники, хто там є, може бути? Якісь такі, не знаю, бездомні, може, трохи теж, бо тацці були, ну, трохи шрекувати, повідав би, тацці тлуми. Ну і були збірані за 200 метрів від tego Majdanu. Była taka niby lekka prowokacja, ale zapraszaliśmy ich tutaj. Kolejki wydłużyły się do herbaty i do tego, do zup wydłużyły się o dwa razy wtedy. No troszkę pokarmiliśmy ich, bo szkoda chłopaków. No właśnie tutaj taki kiosk z lodami jakoś tak pięknie tutaj inkorporowany. Так. І власне там то було, той мітинг був. Ще так спробує.
Tam też drut kulczasty, tam wyjdę, zobaczymy. Troszkę mi to przypomina obóz koncentracyjny. No ale to nasz taki obóz, to sami zrobiliśmy, no nie my, a uczestnicy. Może ma 4 metry wysokości. Taka jest. O, 90 ogląda ze mną. Bardzo się cieszę. A to jest taki fast control. Idziesz i ciebie tak patrzą, co masz w rękach. Tutaj polityków trzeba, bo tutaj wszystkim patrzą na ręce. Dobra. Takie uśmiechnięte twarze. No tutaj przyszła taka nowy dyżura, ten idzie gdzieś tam odpoczywać. No to kierownik. Czyli wymiana taka. Wszystko tu jest bardzo dobrze zorganizowane. W ogóle mówi się, że o tym, że sama organizacja Ukraińców tutaj pokazała, że no nie potrzebujemy polityków w ogóle. Jeżeli skoro umiemy tak dobrze zorganizować się, to po cholera nam polityki. No i specjalnie dla tych uczestników tego prorządowego mitingu. Napisali tutaj taki duży poster tam dalej. Na nim napisane: zrozumcie nas, już mamy dość. Podejrzewam, że to jakiś wpływ mało, bo tutaj jest informacja o tym, że ludzie wracają do domu z tego mityngu, wrócili, a teraz jadą ponownie tylko już tutaj na ten Majdan, na prawdziwy. Podoba mi się takie stroje. Dużo takich strojów strojów historycznych, na przykład z czasów wojny domowej 1920 roku, ukraiński strój taki. Tam jeszcze zobaczymy dalej więcej takiego. No nie jestem pewien, że trafimy teraz dzisiaj do tych, do żołnierzy, bo można, ale tam troszkę czasu to zajmie, może ktoś... Jak zobaczymy, jak będzie z czasem, może tam pójdziemy, to pogadamy. Chociaż tam niedużo z nimi pogadasz, oni nie mają prawa odpowiadać, tylko milczą. Ich tam wspierali herbatą, ludzie z Majdanu. Coś przynosili, jakieś tam ciastka, ale nie wolno im brać tego. No i przynajmniej kiedy patrzy przełożony, ale no biorą, brali. Opowiadali nawet chłopaki tutaj z Majdanu, że... Zimno wtedy było, kiedy był szturm. I stali ci żołnierze przez 5-6 godzin. Czyli tracili świadomość często. Dajesz im potem herbatę, jeden łyk herbaty gorącej i traci, po prostu pada, traci świadomość. Takie rzeczy były. Bo małe takie stroje, nie zimne, nie zimowe, a jakieś jesienne, takie cienkie. No i nie przygotowani byli w ogóle. Ja dużo dziękuję, bo odczuwają plecie pobratymi. Dobra, idziemy dalej. Tutaj wszędzie są kuchnie polowe. Kiedy idziemy razem pikietować Generalną Prokuraturę, kiedy my idziemy razem pikietować tę bandę, bo wierzymy. Jak mówiłem, że my obowiązkowo przejdziemy. Dobra, troszkę przyjdzie do tej do sceny na jakąś chwilę. Bandu! Товариство, я дуже тішуся тим, що сьогодні з кожним днем нас все більше і більше прибуває на Майдан. Я тішуся тим, що в моєму рідному місті Івано-Франківську, кожного дня сходиться велелюдний Майдан, і все більше і більше людей готові сьогодні їхати і підтримувати нашу боротьбу за наповнення України українським містом. Добре, йдемо далі. Сьогодні дуже важливо, щоб ті невігласи і ті слабкі духом сьогодні не розчарували нас тими розмовами, що Майдан розійдеться, що нам немає за що боротися.
Але хочу вам сказати, що позавчора, коли ми йшли до Міністерства внутрішніх справ, і коли одна жінка підійшла така російськомовна і сказала: «Ах, ви бандєровці!» Я її відповів. Я хотів показати, знімаю передачу, роблю, хотів показати, що в палаці знаходиться. Ми горді, що ми сьогодні... Ну, просто показати, не важно. Я не бачу, що в цьому такого. І ми переможемо. Добре, йдемо, замочимо. До такий пункт до оживання. Опа. Здрасте. Знімаємо просто. Добре, без вас. Сало? Пропонуємо слоніни, але я юж нагодований отак. Дякую. Так що... Дякую, дякую. Та, спасибо. Добре, тут є такий пункт до обживання, можна з'їсти щось трохи, достати гербатки, достати якісь лікарства. Хтось там шпі. Тут є така буржуйка. Я вже стою. Сюди. Ідіть сюди. Сюди сядеш на моє місце, тут ти п'єш. Ой, я вибачаюсь. Та я буржуйку знімаю. Ага, буржуйку. Дуже добра жець тут. А мені все подобно, що їж того ніхто не продукує. Ха-ха. На Україні все є. Добре, йдемо на наземну, з них люди відпочивають. Такі от тут дівчини теж. Все згодні приписів хігієнічних. Дякую. І то ще забачите. І ми в кожному куточку нашої країни виходимо під суди, під прокуратуру, під міліцію. Ну і власне в таких наймотах можна достати теплу гербати, добре слово, трохи відпочити. Очевидно, дуже вже не старша, але зрзуться ще якесь хасло, чого потребую. Ну і за якийсь час то ще появя. Также. О, ще є колейна. Льоня, привіт. Це мій знайомий. Да, по-польську. Так. Та ну їх в баню. А, всім суп? Ні. Ну, я на роботі. А, гречани. Гречана зупа. Мовив, вже дуже смачна. Ну, вже дуже добре, але... Ну, зауфами, але не будемо зараз їсти. Добре. Гарячі, гречани. Смачний суп, моркович, смачний, як удома. Цілі наволую. Там далі смішніше писало, що смішніше писало. А тут сваришся, правильно? Да. Ну, бачите, а що це вам не знімо? Який канал? Це в Польщу пішло. Польщу? Поляки можете привітати. О, полякам привіт. Віта поляку. Ми з вами, поляки, ми теж з вами. Цілі Польська тут є популярна. Це дівчинка, яка вчиться в Польщі. А, ну. Іди сюди. Можешь Польшу привет передать? Это Польша. По польскому точно повез. О, нет. А чего? Передай привет. Я боюсь. Вона ще боїть. Ну что ты, девчина? Если на революции ще боїсь, не вежи. Передавай привет. Скажи, о. Еще бы что-то помыслить. Ну, добра. Розумію, же, так сказать, привет передаешь и все, да? Вот это страшно мать. Да, да ладно, не парься, расслабься. Мы вас еще найдем. Добре. Тебе трошки ще завстидало, ну добре, было. Теж ще учив в Польщі. О, колейна хоїнка. Таке урządzenie до обживання. Не знаю навіть, яку ми назву. Які ще всі люди życzliwi. І тут така приязна атмосфера. Ну і більше, ніж приязна. Тут дуже цікаві процеси ще відбувають. Так, направді, то... Може так мовлю голосно, але тут творчиться нова нація. Так бим повідяв. Час читав таке сцептичне коментарі в польських опініотворчих порталах, що ну, люди тут не відомо, що далі робити.
że nie ma takiego planu. Racja, tylko że idzie taka wielka dyskusja na różnych poziomach, w różnych kierunkach i coś z tego będzie. Tutaj kolejny punkt do tego, do. Ogłaszajcie, nie ogłaszajcie, zapchodzicie, nie zadzierzymy się. Nie? Dobra. Ja silno właśnie. Silno. Ja rozkazał te nieprawidłowe rzeczy. Jakie nieprawidłowe rzeczy? Нам по барабану, мы рассказываем, что думаем, мы деньги получаем, мы волонтеры. Можете вы прийти рассказать? Ktoś powiedział, że zrobię zarzut, że niepoprawne rzeczy opowiadamy. Czyli no tak wyszło, że na naszej telewizji krytykujemy wszystkich i jakoś tak dużo krytykujemy opozycję, a im się nie podoba to. Jakoś tak wyszło, nie wiem, bo tutaj w ogóle dużo krytyki. Dużo niezadowolonych ludzi z opozycji, że nie jest aktywna, że jest niezdecydowana, że ciągnie koca na siebie. No i trzeba to o tym powiedzieć, więc mówimy. Także nikt nas nie lubi. O, tutaj kozacy pracują, gotują barsz kozacki. Dobra. No wy co, co tak rewolucję podtrzymujecie? Tak, tak, tak. Marta taka jest. Dobra, ludzie wspierają rewolucję na różne sposoby. Ktoś w stroju jednorożca. No jak mówię, tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Znowu kolejna barykada taka, bo wszystkie wyjścia z Majdanu otoczone barykadami. Większymi lub mniejszymi. I drut kolczasty. Dużo jego jest. No, potem spróbuję jednak pójść do administracji prezydenta i pogadać z milicjantami. Zobaczycie, jak to wygląda. Zobaczycie ich przyjaźne twarze, uśmiechnięte też. A to jest lacka brama, na której czuła Herr Kijowa, Michał Anioł. Lacka, czyli Laszka, czyli Polska. Jeszcze z czasów Rusi Kijowskiej ta brama ma nazwę Polskiej Bramy, bo tutaj podobno była kolonia Polaków w tych czasach. No i taki anioł z Laskiej Bramy czuwa nad Kijowem, nad Majdanem. To jest oczywiście rekonstrukcja, ale fundamenty tutaj podobno były prawdziwe. Spróbuję trafić do tego, do partyjnej strefy, może mnie przepuszczą tutaj. O, puszczają, to właśnie to zrobili, to taka była Tatiana Czernowo, a to co z niej zrobili. To jest Ukraina właśnie, na razie, niestety. Tak, ktoś gotuje się do śpiewu. Kogo tu tutaj tylko nie ma? Wszyscy. Це ви група співаєте, так? Співаєте? А звідки ви? Ми рано співали. Скалоши, добре. Ми рано співали. Просто додому не пускають. Не пускаємо додому, хочуть, щоб ви співали цілий час. Та ми рано вже співали. А, Скалоша. Це Скалоші, вибачайте, Іван Франківський. Робот Івана Франковського. Співали рано в 7 годині, як тільки приїхав.
Приїхали, а сьомій рано співали. Просто з початку і тут співали одразу, а зараз є ще раз. Бо не пущаємо просто, хочемо, щоб співали. Я ні, я українець, але знаю польську мову. Веду програму просто для поляків. Я такий же, як і ви. Я нічого не маю проти. Знаємо, як там поляків люблять. З Києва, Кияна. Бо моєї мами рідний брат у Польщі. Жив? Жив. Але Артуру дивився часто і хотіли дуже хотіли на Україну, але діти не пускали, і він так тому мер у Польщі. А, добре. Просто він доробився, він там пожив, все віддав у хазяйство дітям. Цілі. А де? А де? Петрович, об'яснився. Ну так, ось мені тут трапить до сцени, бо сцена є окупована одним з партій політичних, і тут дуже так знайдемо вже якогось знайомого, нікого нема, тут був. Добре, ну я там не пійду далі, так тільки постою, бо там далі не пущав мене. Очевидно, можу з зисповим вийти на сцену, але це ж того буде. Так, може, побачите, як то вигляда. Добре, вертаємо. Ну і вже були критиковані за те, що фільтрують, не пущають всіх на сцену, не дають можливості відповідати. Я кожен день ходжу на уку. То є грузин якийсь, не дають відповідати всім. Чили є таких трохи ліній нап'ять. О, власне, припомнялося мені, на одному з порталів Пётр Заремба, такий відомий польський дзіннікаж, написав, що що українці стоять місяць, то є годне подиву, що ніби, ну так написав, що поляці з жодного поводу не будуть стали місяць. То є тема до пригадання, якби хто то написав там в чаті, або під артикулом, на якому оглядаєте то в коментарях. Ktoś mi dzwoni. Ale ładne tutaj dziewczyny jest czasem. No i że Polacy nie będą stali z żadnego powodu tutaj. Nie tutaj, a przez miesiąc. Ale Ukraińcom się chce. Tak nam się chce. Jest taki duch Majdanu, uparty i jeszcze niezadowolony, bo no, nie wykonano żadnych wymagań, faktycznie. A najlepiej wiem, tutaj była grupa dużo studentów tydzień temu z Ośrodku Studiów Wschodnich. I badali i co ciekawe, że 9 lat temu była ta sama, z tego samego ośrodku inna grupa studentów. I też ich tam męczyli tymi długimi badaniami, bo przez pół godziny trzeba wypełniać. No ale to no, też dobre doświadczenie dla nich i dla zjawiska, zbadać zjawisko i dać studentom możliwość zobaczyć, jak tworzy się historia. Pan taki ochroniarz. Tak się namierza kogoś. Co ty tam dywisz? Patrzy, pilnuje Berkut. Dobra, jeszcze pokażę wam taki otwarty uniwersytet, czyli taka mała scenka, na której robią wykłady, takie użyteczne wykłady. A wy zwitki? A, z Ukrainy? No czuły być. Kijany. Sakhalina. Wy z Sakhalina. Z Donecka. Sakhalin za Wilno Ukrainy. No właśnie, duże ludzie. A już sam dzielę Sakhalina.
Дуже люди з різних регіонів, з Донецьку, з Києва і... А пан з Польщі? Я українець. Короче, всі друг друга надурили, так, я понял. Але це по-польську гадати... Може ти провокатор? Так. Шисти тут ми єстечми провокаторами, але я мам алергія на слово провокатор. Бо ж збит дуже... Так само єстем провокатором. Збит дуже того зажуту. Тутай... Правда? Полова провокаторів. Як хтось працівку опозиції повіш, то єсть провокатором, курна. Власне. Так, так само мислили вже. Але ми тут за Україну, вєш, то є п'ятний край, ми хотіли б, щоб все було в пожонку, все було заєбіще. Так, добре. Ну, йдемо далі. І теж ми поетами, вєш, і тут читаємо за півгодини вєші. І зараз у нас тут якась... Взагалі, як бачите, цей Майдан, тут така експлозія різних артистичних нуртів, поеті читають свої вірші, маляри там щось виставляють, теж далі, може, покажу вам. Ну і діються такі речі, які в інший час, то, може би, і не відбилися. Так що зараз просто нація трансформується в різних керунках, в тим і в артистичному керунку. Ну, можливо, що то, що є вбогулі п'яне, або в інших умовах, може би, що і ніць не було б такого. А тут є і фестиваль, і не знаю, що, і якесь таке... Дуже добре товариство. Да, ну, чи... і люди. Добре, люди, добре товариство. Тут і люди, вєш, яких хотів би читати, яких хотів би слухати і з якими п'янкно проводить час, окей, правда? Окей, окей. Бо розумієш, тих, кого ми не любимо, тут виступають. Так якось сталося. І це феноменально ввогуле. Ти розумієш, як. Якщо там на там якийсь там польський там хлопак там читає там або слухає там Шведліцького і Культ там, але не любить якусь там поп-музику, то він приходить і тут отримує те, що він любить. Тут збираються всі, кого ми поважаємо, хто є там не те, що моральними авторитетами, а просто людьми, які живуть з нами на одній ноті. І це дуже класно. Окей, добре. Дякі. Дякі. Цілі ходило йому то, що тут збираються люди, які якби сов на одній фалі. Якось так Майдан збира таких людей, зтяга разом. Ну не знаю, може відчули ще ж там клімат. Тутай в цим відвертим університеті роблять такі добре вжитечні виклади. І то теж цілий день, через цілий тиждень то ще робить. О, то є тата дівчини, з якою ходили до школи. Ну, Київ дуже вьоска. Тільки 4 мільйони людей.
A z Lwowu, lwowiacy, z którymi tutaj gadałem, to robią taki zarzut kijowianom, że są leniwi. Że gdyby chociaż żeby milion tutaj przyszedł, to już dokonalibyśmy wszystkie swoje, czego chcemy, czy czego chce Majdan. Ale wy muszę... No jest troszkę, kijowianie przychodzą tylko po pracy i na weekendy. Jutro będzie wiec duży. Cały ten plac będzie wypełniony ludzi tam na tych na pagórkach też. A to jest jakiś maltański zakon młodzieżowy. Najlepsza tutaj herbata. Idziemy dalej. A właśnie na tej choince widzicie może Jula, czyli duży taki duży obrazek Juli, ja tutaj przyjdę bliżej. I było tam dwa tych obrazki takie duże, to była cała awantura, tutaj już między uczestnikami Majdanu był taki konflikt, żeby nie robić PR-u zajwego, bo oprócz Juli są dużo innych, którzy są w więzieniach i ostatnio, którzy są ścigani tam albo prześladowani mniej lub więcej, dlaczego by ich tam nie powiesić? No i próbowali to zdjąć i no była taka troszkę skandal taki. No ale na razie to jeden portret został, tak czy siak. I to są takie zarzuty, że za dużo śpiewania, tańców, a takich rzeczywistych spraw to nie ma. Ale ja uważam, że każdy dzień tutaj stojania robi swoją sprawę. A jeszcze jest takie porównanie Majdanu z Siczą Zaporowską, czyli to jest taka kijowska Sicz podobno. Czyli granica w genach jest takie, żeby odtwarzać jakiś rodzaj Siczy. I to było tutaj zrobione. Czyli coś takiego półwojskowego, półcywilnego, otoczonego murem, plotem. Dobra, to teraz zobaczymy tą trzecią barykadę i idziemy do miłych żołnierzy, do milicji. Na jakąś chwilę. Tutaj blisko wszystko. Rzut beretem. Ja chcę pokazać jeszcze w takich strojach. Tutaj jest taki kulisz kozacki, czyli nie kulisz, kuri. A właśnie, tacy ciekawi. O, nareszcie ktoś mi coś napisał. Po rusku. A gdzie Polacy? No i co tutaj jest? Taki tulumbas, którym zbierano nasiczy kozaków na jakieś tam rady, na wiece. No tacy kozacy. Z fajkami. Kozacka załoga napisane. Tutaj proste kijowianie, bo jak mówiłem, Majdan to już taka atrakcja. Właśnie tutaj sprzedają różne pamiątki, takie euro pamiątki. Czas od czasu przychodzi ochrona i zabiera te wstążki, które niby rozdawano na darmo, ale ich tutaj sprzedają. I... Czyli życie. A to jest Mykoła Bułatecki. Przegrał wybory. To jest ojciec mojego kolegę ze studiów. Opisuje chłodny jar. Idziemy dalej.
Tak, przejdziemy mimo barykady i pójdziemy na górę do administracji prezydenta. Zobaczycie, gdzie jest Mordor w tym mieście. Tak. No, już półtorej godziny robimy tą translację. Komu się nie znudziło, ten ogląda. Chijewianie to wszystko cierpią, nie narzekają. Bo jak mówiłem, tradycyjnie Kijów jest prozachodni. Mimo, że tutaj większość ludzi mówi po rosyjsku. Ja też zresztą. Chociaż mam język ukraiński, to jest mój ojczysty język. A tam choinki jest. I też był taki rzucone hasło, że ludzie zbierajmy te bombki choinkowe. Różne tam jakieś wstążki. No i za kilka dni na 4 choinki nazbierano taki bombek. Żeby dzieciaki miały jakieś tutaj w centrum. Zabawy. Dobra. Jak mówiłem, były tutaj Polacy, kilka posłów, już nie będę tam nazwiska tutaj mówił. Była jakaś poślanka z PiS-u chyba. Nawet parę nocy mieszkała w polskim namiocie. Jest ochrona. Dobry wieczór. Barykada z tej strony. Po polsku tylko сегодня 2 часа, так что не беспокойтесь, потом будет по-русски все и по-украински. А, пошли. Dobra, także było kilka Polaków i taka poślanka tutaj mieszkała w polskim namiocie, nawet tam jakiś bigos częstowała ludzi. No a potem gdzieś zniknęła, bo szansa dostać w łeb kijem była dość duża i tutaj każda noc to oczekiwanie, nawet teraz. I to jest dość stresująco, powiem wam, miałam doświadczenie. Kiedy się mówi, kiedy pogłoska jest taka i podejrzewam, że ta pogłoska nie taka pusta, że idą do Majdanu kryminaliści z nożami, biją gabloty, witryny i coś trzeba czuwać. I opowiadaliśmy o tym ochronie ze Lwowa, chłopaki. I mówimy, że może być ta kryminaliści jeszcze wzięci po prostu z więzienia. Nie wyszli z więzienia. A on mówi, no w takim razie tutaj na ich czekają banderowcy, którzy jeszcze z lasu nie wszyscy wyszli. Jest element taki nacjonalistyczny, ale on jest no nieduży, nie krzyczy. Ma swoje miejsce oczywiście. Ale tutaj to już wszystko przerasta w coś więcej. Jak mówią dużo ludzi ze wschodu, oni tego nie tak zbytnie akceptują. Takie rzeczy nacjonalistyczne, im tam bardziej takie społeczne, socjalne rzeczy, ochrona pracy, dobre zarobki i tak dalej. No jakoś to tutaj razem żyjesz, każdy tutaj znajdzie sobie zabawę i pole do działalności i towarzysza do rozmowy. I to jakich, tak tacy ludzie, nie na scenie oczywiście, ale tak tutaj pomiędzy ludźmi. Jedziemy po ulicy Horodieckiego.
Słynny Kijowianin, Polak z pochodzenia. Stworzył kilka znanych rzeczy w Kijowie. Zobaczymy też jego jedną rzecz. Budynek z chimerami. Tak. Dobrze, że mam legitymację. No tacy tutaj. No i dojdziemy tam, zobaczymy ten administrację prezydenta. No i na tym skończymy dzisiaj nasze polskie wycieczki. Jakby co państwo, to piszcie. No i 300 metrów od Majdanu i żadnych ci świadectw rewolucji. Kijów w ogóle jest takie miasto na luzie. Jeżeli chodzi o Kijowianach, mianowicie tych, którzy urodzili się w Kijowie. Ale wspieramy tę rewolucję. Chodzi o Kijowian. To jest teatr znany. I tutaj blisko jest administracja prezydenta. Proszę bardzo, tam na górze. Tam dalej. Taki stalinowski gmach. Gdzie siedzi pan prezydent? No, podobno nie siedzi, bo podobno rządzi z swojej daczy. Czyli za miastem jest taka duża dacza, większa niż Królestwo Monako w lasie i tam sobie rządzi. No, ale tam... No dobra, żeby chociażby zobaczyliście, że nie ma tutaj wyjścia. Formalnie po prostu spytam, że czy jest chod, czy nie ma. Autobus milicji. Są dwa rodzaje milicji, Berkut i zwykła taka milicja. Berkut to do szturmu, takie ZOMO, a zwykła milicja to z nim jeszcze można i pogadać. O, Hiszpania. Yes, little bit. Yes. Who is living here? Why is it closed? Because our lover president. Is the president who lives here? Yes, yes, yes. Okay, okay. Yes, yes, in there. Or no. This. Yes, in Bangkok. It was Chimera. You know who is Chimera? Yes. Yes, yes. House with Chimera. It's a very famous architect, Radetzky. Is his own house, yeah, wow. 100 years ago, yes. He created. In Soviet time it was hospital, yes. Ordinary district hospital, uh-huh. But administration of president took it and now it belongs to administration. Administration? Yes, yes. So not, but the president but lives here? Or No. Just ruling. Yes. He live outside city in the forest. Yeah. Yeah. He have more than Monaco. We have. You call yes. Like that. Yes. I make for Polish viewers. Oh, okay. But you are Polish? No, Ukrainian. It's Ukrainian TV station, okay. Internet station. Only in the internet. Oh. It's volunteer. We don't have only working. We have another works. Yeah. And I know Polish because I am living in Poland. Yes. And yeah. 100 viewers look my
idiot, idiot speeches. How can we look for you? No, it's directly. It's directly. Ah, okay. You in TV now, and that's all. So. You come to Kiev in interesting time, I have to say. Very much so. I know. Ah, I know this. No. Just reading. Uh-huh. Just reading. So we don't know what will be in future. We don't know. Let's and hope. They don't know too. They don't know. No, yeah, right. Exactly. Right. Let's hope for the best. Okay. One time per week, it's possible to go to excursion. Ah, one time per week. But I don't know where. I don't know where. Not now. Not now. Not here. No. And the situation. No, just before. Not the for excursions. No, not for excursions. Just before the revolution, we were here. Just mm-hmm. 1 week ago or something. And where are you from? From Spain. Spain. From Madrid. Madrid. Yes. Okay. Yeah. Wow. Okay. Okay. Well, so very nice to meet you. We'll see on the barricade. Yeah, we'll see you. Yeah. On the end of the year, they are going to organize something. Yes, on the Maidan. We are looking for you. Okay. Dobra, pogadaliśmy z Hiszpanami. No, nawet nie pytam, czy można tutaj przejść, bo jak widzicie, to przejść się nie da. Ale tam na górze jest administracja prezydenta Ukrainy. Zbudowano to jeszcze przed wojną. No i teraz pan prezydent na to wszystko patrzy i myśli, co robić dalej. A tutaj chłopaki stoją, zimno im jest, może trochę czasem grzeją się tam w autobusie. Tak to wygląda. No chyba będę dobiega końca, jak nas się mówi. Mniej więcej zobaczyliście, jak to się dzieje, więc dziękuję za uwagę i odłączam się.